Dokładnie tak, kochani. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera Trójeczki. Niestety nadal jestem troszeczkę, kurczę, zakatarzony. Nie wiem, czy słuchajcie, jest lepiej czy gorzej, bo ja nie do końca się słyszę aż tak dobrze, albo inaczej, słyszę się zniekształcony. Natomiast, no niestety, muszę nagrać ten odcinek i no muszę go nagrać teraz, bo ma wyjść świątek, więc dzisiaj go muszę nagrać. Natomiast, kochani, było pytanie, jaka następna kampania i czy i kiedy? Powiem szczerze, że nie wiem. To znaczy, plan ogólnie jest taki, żeby jednak poczekać na nowe DLC, jakie wyjdzie. Jest tu mowa o krasnoludach chaosu, dlatego tak trochę dziwnie, nie? No bo gramy teraz z krasnoludami. Ale miały krasnoludy chaosu wyjść wcześniej, dlatego że nie wyszły, postanowiłem zagrać właśnie jakąś frakcją krasnoludów zwykłych, tych dobrych. Także zobaczymy. Prawdopodobnie będzie przerwa niestety od Warhammera do momentu wyjścia nowego DLC. Kiedy to nastąpi, powiem szczerze, że nie wiem. Nie śledzę niestety, nie mam czasu aż tak śledzić właśnie nowości ze świata Warhammera, natomiast jeżeli faktycznie będzie tam jakaś informacja, że o, tam nie wiem, za pół roku, tak? No to faktycznie nie będziemy czekać tych 6 miesięcy, tylko sobie coś wybierzemy. Nie mam pojęcia, słuchajcie, kogo. Myślę, że kogoś złego. Nie wiem, może Kairosa właśnie, albo kurczę, Nurgla. No Korna mieliśmy... Może Festusa, no bo mamy dodatkowych tych, chociaż nie, Festusy to są, kurcze, wszystkie te z tej nowego DLC Czempioni Chaosu. Bretoni raczej nie, ponieważ, kurde, nie umiem grać kawalerią aż tak, jak bym chciał. Krasnoludów tutaj wiemy, wampiry, tu Kislewem graliśmy, no ewentualnie ogrami. No, ogry też są takie w pół. Ewentualnie wampirami nie graliśmy. Także jest to ewentualny taki pomysł. Może Imrikiem tutaj? Chociaż powiem szczerze, to wolałbym już Katajem grać, bo to jest wszystko tutaj w pobliżu. No, to być może Kataj w takim układzie. Kataj też ma fajne jednostki z modów. Także testowałem je sobie i mam kampanię w sumie tam około 70 tur. Muszę powiedzieć, że spoko. Dobra, wiemy, że Kairos jest tutaj. Nie mamy pojęcia, co tam się dzieje u niego. Natomiast oni mają, kurde... Not you. Mają te tarcze skurczybyńskie. Dobra. Tutaj mamy podstawowe jednostki. Chociaż nie, tu są długobrodzi, kurde. Sporo tych długobrodych, więc tu powinniśmy sobie dać radę. Czy my zmazaliśmy jedną urazę? Pamiątka. To jest stwórz w kurzni, stwórz. Do zielonoskórych trzeba by splądrować. Dobra, czyli tam, kurde, bo zapominam o tym. Zapominam. Zdobądź Bargar i zdobądź Antoch. No, dobra. Także tutaj mamy Bargar. I mam nadzieję, że damy radę. Dobra. W takim układzie, kochani, jest to pewne zwycięstwo, ale mówiłem sobie, a, rozegrajmy to. Więc hops. Okej. No to jest bitwa taka, jak widać, zwykła. Nasi przyjdą za minutę 57, wasi przyjdą za 6 sekund, okej. No dobra, no to trzeba będzie, kurde, się tutaj faktycznie, że tak powiem, przygotować na nich. No tu mamy górników, a ci górnicy w sumie nie są tacy źli. Górników z przodu, górników tu. No i tutaj mamy parę długobrodych, których będę chciał wysłać tak po prostu pomiędzy. Znaczy pomiędzy. Wy jesteście długobrodzi zwykli. Dobra, to są oszczepnicy, tam są ci, okej. Okay. W sumie mogą tutaj stać. Czy mamy zasięg, bo to o to chodzi. Tutaj mamy zasięg tylko. Ale z drugiej strony, no, muszę poczekać, kurczę. No. Zobaczmy, czy idą. Zaczynają się wrogie posiłki. No, my atakujemy, więc... Robią roszady.
tym momencie... Słabo trochę. Dobra, przybyły nasze posiłki, git. Dobra, i też górnicy. Wiecie co, to w sumie, jak mam teraz czas, zobaczmy wszystkich longbierców. Go. To są tylko jedni kusznicy, niestety tylko, ale nie szkodzi. Dobra. Jesteście relentless, bardzo dobrze. Momencik, mamy jeszcze tych. Tu. Mamy górników, których będę chciał na pierwszy ogień, że tak powiem, wrzucić. No teraz mamy przewagę. Niby pewne zwycięstwo, ale to słuchajcie, kurczę, ostatnio właśnie bywa tak, że słabo. Mamy górników tych. No i mamy kuszników tutaj, ale... No, ładna taka armia. Muszę powiedzieć. Go, go, go. Jak daleko muszę podejść? Naprawdę mam zasięg tylko... Dotąd. Nie wiem, czy to widać, kurde. Tutaj, nie? No także trochę będę musiał podejść. Gdzieś tu, ale zwykłym, że tak powiem, ruchem. Aha, jak idziecie sobie tak, o, bez grupy, to każdy sobie idzie swoim tempem. Ktoś jest szybszy, no to widać tutaj nawet, kurczę, oni ten szybciej idą, nie? Widać. Natomiast jeżeli zgrupujecie, to cała grupa dostosowuje się do prędkości najwolniejszej jednostki w grupie. Więc to tak to jest. Dobra, jeszcze troszeczkę i w prawo. No chcę, kurde, wykorzystać artylerię, nie? Więc... Dobra, jeszcze ja wiem, że oni mogą nas okrążyć, ale nie wiem, czy mają kim nas okrążyć, bo oni żadnych, kurde, tutaj ciemnokrwistych nie widzę. No kurde, ciutkę. Co za... Dobra, kogo chcemy, kurde, wyeliminować? Ze szczepami... No skink... No są Rusy, kurcze, nie? To już zaczynamy strzelać. Jak mówię, nie spieszę tu się specjalnie. Znaczy, zaraz to przyspieszymy, ale... Może, kurde, powinienem troszeczkę bliżej podejść z tego względu, że będziemy mieć większą celność. Wtedy... Jak mówię, mniej więcej celność taka dobra się tu gdzieś kończy w tym momencie. No, Saurusy, kurde, to jest poważne zagrożenie. Znaczy no. Czy my tam mają Kroxy Gory? Dobra. Zaczynają się ruchy. Niech, kurcze, tutaj atakują. Znaczy atakują. Mm,
Dobra, tutaj troszeczkę zrąbałem, ponieważ powinienem mieć nasze jednostki z przodu, a potem się wycofać. Ale powinniśmy zdążyć. Tak, wy tam kurczę w Kroksi Góry. Napierniczajcie. Ja wiem, że te linie powinny być troszeczkę szerzej. No, okej. Okay. Tak, tak, w Kroksi Góry tam. Wiecie co, w tych szczepników, kurde, tutaj. Jakbyście mogli. Horta z Kingów, wy tu. Wy tu. Tu mamy kuszników. Może w te Kroksi Góry to też będzie dobry pomysł. Zaraz trzeba będzie chować. Właściwie to już. Właściwie wy to idźcie tu. A wy tam. Tu cały czas napierniczamy elegancko. Dobra. To jest ten moment, kurde, kiedy powinniśmy się poruszyć. Dobra. Kroksi Góry dają radę, wy do tyłu. Do tyłu. Tutaj górnicy różnych stanów, że tak powiem. Aha. Come on. Dobra. Trochę przeniesiemy ten ostrzał tu. No troszeczkę wolniej, jak widać, gramy, ale to... Te Kroksi Góry trzeba by zdjąć. Idźcie tu. Tu. Zużyć całą amunicję. Kto zużył? Górnicy pewnie. Go, go, go. Tu jest ok, chyba. Tutaj, kurde, jest parę grup, ale powinniśmy sobie chyba poradzić. Tak, wy dostajecie elegancko, wy wspomóżcie tam. Wy też. Chodźcie tu. Próbujemy oflankować trochę. Dobra, tutaj jest ok. Tu sytuacja, kurde. Bardzo długo to trwa. No tu są Rusy są oczywiście, więc trzeba uważać. Dobra, zestrzelmy tego. Tu robimy najazd.
od tyłu. Tutaj wspomagamy bardzo dobrze. Wy się nie mieszajcie w to. No, pozwolę sobie pograć na tym zwolnionym tempie. Ci wrócą, ale to nie szkodzi. Tu atakujemy, tu atakujemy. Szefu tam jest, jest. Dobra, tutaj zaczyna być ok. Górnicy, kurde, nie tacy źli są. Dobra, wejdźcie tu. Tu już strzelamy elegancko w plegary. Wiecie co, to może wspomóżcie tam. Wspomóżcie tu. Źle zrobiłem. Tak, musi być czerwona strzałka, wtedy jest symbol ataku. Aha, tego strzelamy, okej, okay, dobrze. Tu strzelamy w plegary. Tu strzelamy tym bardziej w plegary. Saurusy. Fajne animacje mają właśnie ten wyskok taki. To nie? I ciach, kurde. Dobra, ten elegancko. To jest okej. Okay. Przeciwnik ucieka. Chciałbym dorwać kogoś, kto... No właśnie. Strzelmy tych do końca. Pięknie. Ci górnicy troszkę dostali, ale... Ale ogólnie, kurde, elegancko, chyba. Aż to była bitwa o miasto, więc tutaj nie ma co przedłużać. Drobne. Miał być pewne, ale kurde... Wiadomo, rzuciłem się, kurcze, tak mano a mano, nie? Mano a Lizardo. Właściwie krasnoludo a Lizardo. Ale 122, kurde, no tutaj ci spoko, tylko że oni byli w drugiej linii w sumie, nie? Tak naprawdę te górnicy na początku strzelali, znaczy strzelali, walczyli, chociaż, nie, no tak, tak, potem wrzuciłem resztę długobrodych, ale kurde, tu elegancko, no, spoko, spoko, no właśnie, kurczę, tych bolt throwersów jakoś tak, ale przeżyli, to chyba byli ci górnicy, którzy potem dostali... Git z 5 na 8. Poziom okupujemy to oczywiście, bo to nasze jest. Dobra, mamy urazę. Pomszczoną. Mamy złoto, przysięgi i skarbiec. No właśnie, a propos złota, przysięgi i skarbca. Kurde, bo tutaj nie mamy nic. Zobaczmy, jakie mamy przedmioty. Powodują zatrucie, spoko. Chyba, że mosiężny atak, maczuga, spaczenie nurgla. Odporność, smoczy hełm. Jadry prawdomówny. Dobra. Masz to. Pomocnicy. Według dostępnych. Przemian to szarszy archiwista. Tempo badań może się przydać. Kamieniarz. Kontrola spaczenia, ok. Prochownik, zabójca troli. Bosmana, ok. I ten prochownik to będzie dobra sprawa. Git. Dobra. I ty potrzebujesz talizman, zaklęty przedmiot i runę. Talizman.
No już mamy praktycznie dostęp do wszystkiego. Tylko nie wiem, czy to mogę mieć jeden, czy jak. Ile mamy tych, kurcze? 1500 mamy. Tak zwarciu siła broni umiejętność, a tak zwarciu... To jest dobre, kurde. Tylko nie wiem, czy opłaca się 300 wydać, czy po prostu coś słabszego podczas walki z Kevinami, nie? Wojownikami chaosu, demonami chaosu, norską zwierzę ludźmi. Jest fajne, tylko że... Kiełzobójcy, to jest, kurde, bierna umiejętność, odporność na ogień. Żelazobrody, podatność od ognia. Powiem szczerze, że nie ma tutaj takiego nic ciekawego. To ewentualnie. No. Odporność, atak w zwarciu. Kufel strażnika. Budzi strach. No bo to było to, nie? Dobra, wykujmy to dwa razy. Mam nadzieję, że kurde tego nie zaprzepaścisz. Poszukiwacza. Taki zaklęty przedmiot. Zaraz chwilkę zobaczymy. Natomiast umiejętności, mój miły, dla ciebie mam takie. Pan toporów. Pełna zbroja, niech ma. Kogo my tu mamy w tej armii? Mamy górników, żelazobrodych. Chociaż gromowładnych mamy, dobra. Pójdziemy w gromowładnych. Tak. Dobra. Jadri, 15 jednostek tutaj masz. Ale to nie znaczy, że nie możesz mieć więcej. Później zobaczymy. Jeszcze z tą, kurczę, nie skończyłem. Ty potrzebujesz zaklęty przedmiot i runy charakteru. Zaklęty przedmiot, pancerz, odporność. To nie musi być jakiegoś coś, kurczę, wykwintnego. Karwasze. To jest fajne. Wierna umiejętność, płynna fortyfikacja. Regeneruje twoje, kurcze, te. I krasnoludzkie piwo mamy. Dobra, to jest fajne. 200 co prawda, run. Ale fajne. Dobra, git. Bo żeby runę wykuć. Runy sztandarów, runy postaci. Wydaje mi się, że to są runy postaci, nie? Tak. Pancerz plus 20 i to jest razy 3 ogólnie. Obrona w zwarciu. Magiczna ochrona, czyli przeciwko wszystkim. Tak? Czy przed magią, jak to było? Bo jest fizyczna obrona, magiczna i jakaś tam ogólna chyba. Przed tym i przed tym się obroni. Już nie pamiętam, kurczę, która to była. Tak, zwarcie plus 25, kurde, to jest razy 1. Znaczy jedną można wykuć tylko. Fajna. Pływa wrogów na zasięgu wszystkie, to jest, kurde, fajne. Pancerz 50. Obieży świat, prędkość. Wiecie co? Weźmy tę prędkość. Mam wrażenie, że on, kurczę, powinien być troszkę szybszy. Nie wiem czemu. Takie mam wrażenie. To jest jako... Właśnie nie wiem, czy to jest od jakiegoś poziomu. Czy to przedmiot jest chyba, nie? Tak, runa przejścia. No, tutaj. Dobra, na razie jedną runę. Bo jeszcze muszę wykuć tutaj. Dla ciebie, mój miły. Chociaż... Z tą się wstrzymamy na razie, bo masz czwarty poziom, więc... może być różnie. Natomiast my idziemy na południe... do Jarosława. Tylko czy na pewno my idziemy do Jarosława tutaj? Czy mógłbym być zmęczony, ale będę przynajmniej w pobliżu, nie? Jakby się coś tu działo. Więc... Więc spoko, bo i tak musimy iść na południe. Jak Kairos przyjdzie, to będzie źle. No, ale do Kairosa też trzeba będzie uderzyć. Dobra, to była pierwsza bitwa z dwóch, jak pamiętamy, bo druga jest tutaj. Tutaj mamy troszeczkę gorzej, jeżeli chodzi o jednostki. Jest to pewne zwycięstwo, ale mówiłem, że rozegramy sobie to, więc go. No, okej. Samotny prostak. Wielki szamot goblinów. Jego szlak, dobra. Podobna bitwa, jak przed chwilą, czyli... Taka prosta tu. Dobra, spróbujmy go, kurde, po prostu zestrzelić. Im szybciej, tym lepiej.
Zobaczymy, kurde, jak to wyjdzie. No, mamy parę jednostek niestety rannych, ale trudno. Dobra, go, go, go. Nie, wy w sumie nie strzelajcie do niego. No, parę jednostek, kurde, niestety trzeba będzie zostawić z tyłu. Będzie uciekał, nie? Go, go, go. No, stamtąd, z tamtej strony idą. Dobra, ustawmy się szybciutko. Tu, tu, tu. Gdzie oni przyjdą? Tam. Dobra. Nic tu. O kurde, napierdzielają. Dobra, on dostał. No, tu mamy to, kurczę, prędkość. Prędkość szarży, więc miejmy nadzieję, że to, kurde, da radę. No, są na wilkach, czyli po prostu jakby to jest odpowiednik jednostek tych psów, wilków, wiecie, tam lwów i tak dalej, tych zwierzątek, nie? Dobra. Go, go, go. Dobra. Myślę, że warto by się już cofnąć. No, tu parę jednostek zostawiłem. W ramach wsparcia ewentualnego. Tu. Także zobaczymy. No, come on. Cały czas w sumie. Moment, bo mogę. Pierdyknąć. Nie wiem, na co oni czekają tak naprawdę. Czyli tu. W zasięg. Ale całe szczęście. On gdzieś tu chyba. 3, 2, 1. Uch, ładnie. Dobra. Mamy zabójców, ale jak mówię, no jeżeli nie muszę korzystać z jednostek do walki w zwarciu, ale widzę, że muszę, to nie będę korzystał. Kończmy to, bo naprawdę. No mamy pancerz, ale tu widzę, że coś się wydarzyło. Dobra, tyle. To było oczywiście też walka o miasto. Dobra, nieważne. No, pewne zwycięstwo. Okej. Okay. Okupujemy to. Prosta zawity. Kurde, jego szlak. Dobra. Mamy filary Grungiego, bardzo dobrze. Nie oddajemy ich. Zostawię jeszcze Karas Akarak, najważniejsza. Twierdza, która... No taka łatwa, kurczę, nie będzie tutaj. Są czarne orki. Dwie katapulty mają, no ale trzeba będzie to przejąć, kurczę. Pytanie, czy oni nie będą szli tutaj na dół do nas.
Ważne, że my nie straciliśmy praktycznie nikogo. I tą regżela zna brew. No właśnie pytanie, kurde. Czysto brodę, może spoczenie, wyczerpanie w trakcie oblężenia. Szansa na przechwycenie, bo chciałbym, kurczę. Czas leczenia ranna, ten nagły atak, kurde, bym wziął. Chociaż... bo tutaj mamy wszystko. Mamy uderz w runy. No właśnie, ten uderz w runy. Wigor szybciej. No, git. Dobra. Potężne ciosy. Albo kurczę, no ale tutaj... Albo nieustępliwy, kurczę, albo zbroja. Na razie dokończmy zbroję może. I tyle. Natomiast tu by się przydał... myślę, że ten inżynier, kurczę. Tylko zamiast kogo? Ewentualnie tych wojowników komuś oddać. Bo, przypominam, że musimy, kurde, tutaj iść. Na dół. Ale zaraz, bo my tutaj się, kurczę, przecież... Właśnie, zbroimy. Dobra, wiecie co? Weźmiemy chyba stąd. Jednostki również. No można by górników, kurczę, wziąć. To jest jedna tura. Dorzucić tu. To może nie być głupim pomysłem w sumie. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I faktycznie trzeba będzie, kurczę, bo Jaruś się nie ruszył, ale to pamiętamy, że ma się nie ruszyć, bo to dopiero w następnej turze. No i właśnie, pytanie, kurde, czy Wikram Spaślak, czy on nie pójdzie od razu w prawo, bo nie zdąży chyba aż tak, kurczę, zrobić tam porządków. Nie wiem, kogo oni będą atakować. Wydaje mi się, że nas. Nie lamie. No. Nie wiem. Dobra, zobaczmy, czy ktoś ma jeszcze... Ty, protektorze. Dobra, czyli ty wracasz, okej. Okay. No ty jesteś kowalem run. Dobra, wracaj. I... ty jesteś tanem. Tutaj mieliśmy jeszcze jedną, kurde, bitwę mieć. To jest pewne zwycięstwo. No nie mogę, kurczę, tego dziabnąć, bo stracimy jednostki. Dobra. Więc, no, mamy żerokoptery, tam jakoś postrzelamy. Powinno być okej. Dobra, ja myślałem, że to będzie ta bitwa, kurczę, o miasto. Ale nie jest bitwą o miasto. Kurde, niedobrze. Dobra. Natomiast mamy parę jednostek strzelających, więc jak zwykle weźmiemy sobie to pod uwagę. No. Was zostawimy z tyłu, bo jesteście, kurde, ranni. Tu. Ten to sposób. Damy was tak. Ty, mój miły, bądź gdzieś tam w środku. Nie bój się nic. Ty też. Wy zabójcy tutaj na tym, na flance. Git. Dobra. Go tutaj. Dawaj go, skurczybyka. No i przecież go pokonamy, tym lepiej, bo wtedy będą mieli minusy do tak zwanego morale. Up. Biegnie. Dobra. Zabijcie go. Ja wiem, że on ucieka i to już będzie wpływało na morale, ale... Właśnie, on powinien być zabity. Bo właściwie to teraz bitwę można było zakończyć. Nie, oni są chyba już na miejscu, nie? Zobaczmy. Tak. Dobra,
Nie wiem, czy oni mają, kurde, kogoś do strzelania, czy nie. Zróbmy w ten sposób. A, mają do strzelania, ale... Trudno. Pamiętajmy, że musimy wziąć troszeczkę... Właśnie, żeby to spadło odpowiednio. Są ci traperzy. Dobra, nie powinni zaraz odpowiednio zareagować. Dobra, podejdźmy ciutkę bliżej, żeby kusznicy mogli już zacząć działać. Właśnie chodzi o to, żeby kuszników, kurczę, szybko wykorzystać tutaj. Odpowiednio. Go. Mamy pancerze, mamy inne rzeczy. Dobra, traperzy elegancko. Orkowe chłopaki. No to jest też bitwa o miasto, więc niespecjalnie chcę tutaj się wdawać w bijatykę. Lord nie żyje, dokładnie. I to wygląda sytuacja tak, że mają 51. Lord nie żyje, minus 10, pozostrzałem minus 5, towarzysze uciekają tamci. Dobra. Do tyłu. Ty bądź troszeczkę z tyłu. Czy jestem został z tyłu? Nie, wydawało mi się. Dawaj. Dobra. Ci ziemnięci. Właściwie to tam. Atakujcie wy gdzieś tu. Dobra, tyle. Git. Właśnie o to mi chodziło, żeby to była szybka, kurczę. Szybka bitwa, żebyśmy, kurczę, nie stracili dużo jednostek, no. No bo to było przejęcie, więc to jest koniec. Brodożuju ty. Kurde. Ale też, kurde, sporo nasze żyrokoptery dały radę tutaj zabić przeciwników. Dobra, git, zaklęta tarcza. Okupujemy to nie niszcząc tego. Zwycięstwo na dogramie, bardzo dobrze. I czy to jest koniec? Tak, git, dobra. W takim układzie gadamy z tymi, z Karagdromem. Kurde, sojusz obronny. Elegancko. Dobra, zróbmy tak, bo oni chcą w drugą stronę. Karagdron, daj mi. Ja ci dam stary, ponury las. I coś ci miałem dać tu jeszcze. Akendorf mogę ci dać. A nie, nie mogę tak zrobić. Mogę ci tak zrobić i... Kurde. Daj to. To. Co, bo to jest sojusz obronny, ale jeszcze byśmy się zamienili, czy nie? Minus 8,4, kurde. Dobra, trudno. Znaczy, trudno, w sensie weźmiemy sobie ten sojusz obronny. Git. Sojusz militarny jest, ale... nie wiem, właśnie w takim układzie do Konfederacji to jest minus 25. Dobra, na razie niech będzie obronny i to powinno nam dać dostęp do kuźni.
Tak czy nie? Przekuj tu. Nie, nie dało nam. To jest gdzie? Tutaj. Tutaj też sojusz obronny by się przydał, no ale... To może w ten sposób? Okej. I teraz... Nie do końca, ponieważ... Co? Co już... Wojskowy musiałbym mieć? Migłówka. A to gdzie jest w ogóle? A to jest tu. A jak tam? Spadek do 7. Nie mogę im nawet pieniędzy, kurde, dać, bo oni by chcieli miliardy. Z kim wy walczycie w ogóle? Właśnie nie wiem, czy chcę, kurde, dołączać do wojny. Tu jest, dołącz do wojny przeciwko Legionom Chaosu. Złamanym toporem. Dostęp wojskowy wtedy. To w miasto oni mi dadzą pieniądze. Bo złamany topór jest gdzieś chyba tu pojedynczy, więc to się nie liczy. I sługi Walheimu tam. Aha, bo to razem z Legionem Cienia. Dobra, no. Okej. No i chodzi właśnie o to, żeby to, kurde, szło do góry, bo nie chce mi się tutaj atakować ich, chyba że będzie ta, wiecie, wojna ostateczna. Armię. Dobra. Zamek Aleksandronow przejęty. Oni się tutaj, kurde, odbijają. Dobrze, od dna. Kochani, natomiast my odbijemy się od naszego dna w następnym odcinku, miejmy nadzieję. Imryk, kurde, tutaj sobie też daje radę, póki co, ale właśnie. No. Nawet nie wiem, kto tam, kurde, jest. Rurik, nie mam pojęcia, czy sobie poradzisz, wątpię szczerze, powiem szczerze. Natomiast jak sobie będziesz radził, to zobaczymy w następnym odcinku. Wiemy, że musimy kliknąć turę, no i będę chciał przejąć to i Kairosa i w prawo od razu. Myślę, że ze dwie te drużyny wyślemy, natomiast Jaro zostanie na dole. Gdzieś tu będziemy tego. Spróbujemy pokój podpisać i coś z Kairosem, coś tu może powalczymy. Może gdzieś tam odbijemy. Nie wiem, zobaczymy jak będzie sytuacja wyglądała. Może Jaro też pójdzie na wschód. Nie wiem. Kochani, tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że będę już na poniedziałek bardziej zdrowy. Kurczę, trzyma mnie ten katar bardzo długo niestety. Dobra, no nic. Pa, pa.